Prosimy o sprawowanie tej
Przez Łukasz sprawuje tęże świętą intencję zmarłej Anieli Mogrowskiej. 21. Msza Święta Grygoriańska, intencja będzie Marki Wieczek we Słońcu. Czetiasek i ja intencję sióstr benedyktynek jako dziewczynie za kolejną posługę przestrzeni 50 lat naszej wspólnocie parafialnej. Moja intencja prośba od rodziny Kowalskich. Przeprosimy teraz Boga za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania, abyśmy mogli godnie spróbować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i nam Pan jest ziemi, którą nam zależy. Tak
pustynię, chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie mi tam uległa, jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I poślubię cię sobie na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Oto Słowo Boże. Thank you.
Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczy się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Ludzie ściągali z całej Polski poprawki politycznej
ale twórcy tego socjalistycznego raju na ziemi zapomnieli i przeoczyli, że człowiek ze swej natury jest istotą religijną i otwartą na wartości nieprzemijające, wartości trwałe. Osiedlający się tu ludzie po zapragnieniu poprawy sytuacji bytowej oczekiwali na Bożych apostołów, prawdziwych szaleńców Bożych, pełnych entuzjazmu ewangelizacyjnego. I tak było tu, w Nowym Kolejowie. Jedynej wtedy parafii liczącej blisko 40 tysięcy ludzi, a sięgającej swymi granicami od Patrzykowa Świętego aż po Nowy Dwór w Chorze. Pracowało wtedy 7-8 księży. A ówczesny prócz księdzenia z Małżeństwa pełnił księdza Antoni Łasa i obecny wśród nas ksiądz prawa Stanisław, szukali jakiegoś rozwiązania, jakiejś ekipy ratunkowej, by w tym młodym i prężnym, rozwijającym się kominie było miejsce dla Pana Boga. I z pobliskiego Zaborowa, gdzie siostry benedyktynki, misjonarki miały swoją placówkę, przyszła matka Zgromadzenia Komisjowa Krajewska i podjęła wtedy decyzję konstruktywną o współpracy i można by powiedzieć, rzuciła koło ratunkowe, przesyłając gorliwe i pracowite siostry, że wspomnę siostrę Anna Puczek, siostrę Melancję Rejską, siostrę Agnieszkę Chryj, siostrę Aloizę Chrych, siostrę Janinę Braczkiewicz, siostrę Tarsycję Chmur, siostrę Sławę Czarnecką, siostrę Cyprianę Konochowicz. Początki były bardzo trudne, a warunki bytowe na wskroś spartańskie. Obecna plebania była dopiero w początkach swej budowy. Część sióstr zamieszkała w starej organizacji, a część w stodole przerobionej na tymczasowe mieszkanie, co mogli poświadczyć siostra prezesowa i wielu innych sióstr. Ale mocni wierzy i gorliwi w posłudze duszpasterskiej kapłani i siostry podjęli to ewangelizacyjne wyzwanie. Ze wzruszeniem przeczytam w kronice sióstr domu zakonnego zapisane budujące wspomnienia jednej z sióstr. Pisze tak. Przełożona nowo powstałego domu przywitała nas pięknymi kwiatami, goździkami, bo to był przewód Pereł. I zaprowadziła nas do tak zwanego saloniku, który stał się odtąd naszą nocnego. Byliśmy pełni zapału i entuzjazmu do pracy w tej parafii, a praca była różna. W Polsce był nadal głębokiego kryzysu. Na półkach sklepowych jedynie musztarda, ocet, resztę na kartach. Niełatwo było coś włożyć do garnka. Do pierwszej komunii świętej trzeba było przygotować 800 dzieciaków, ale w trudnych chwilach za świętym Panem gdzieś tam słyszeliśmy wszystko mogę w tym, który mnie umacnia i zapewnienie wystarczy Ci mojej łaski, tylko zaufaj. A młodość wszystko zniesie niegodności i umartwienia zastąpi zapał i radość posługiwania Chrystusowi, którego poślubiła. Czyż nie piękne świadectwo, które wspominamy dzisiaj z pewną nostalgią, a może z niedowierzaniem? Bo dziś w czasie pandemii strachu i niepewności może pojawić się czasami pewne rozgoryczenie,
co za mną? A Chrystus odpowiada, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, z powodu mnie, z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej. Teraz, a życie wiecznego w czasie przyszłym. Czy to jeszcze do nas dzisiaj przemawia? Czy te słowa nas dzisiaj jeszcze mobilizują i wystarczają, aby podejmować gorliwą pracę? Pewnie zależy od tego, w co inwestujemy. Czy Chrystus jest nadal moim Panem i czy pamiętam, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony, jak zapisał w regule święty Benedykt. A przyszło nam, moi drodzy, żyć w bardzo trudnych czasach. Nie tylko w czasach wszechwładnej pandemii strachu, która stała się jakby panaceum na przeciętność, minimalizm powszechny nas paraliżowała, ale przyszło nam w tych trudnych czasach tym bardziej być świadkiem Chrystusa w czasach jawnej konfrontacji. Konfrontacji wiary z niewiarą, gorliwości z osłością, a może listy. Konfrontacji Kościoła z anarchokościołem. Spotykamy przecież, że ludzi jest coraz więcej tak zwanych rozszerzonych. I coraz częściej żyją tak, jakby Boga nie było. Modlitewniki zamieniono na telefony, smartfony, a komputery, telewizory, laptopy stały się kapliczkami, przed którymi poświęcamy chyba zbyt wiele cennego czasu. I zamykamy się w sobie, szczelnie się regulujemy i uciekamy przed ludźmi. Ale czy da się uciec przed wezwaniem, jakie stawia nam życie? Życie kapłańskie, życie zakonne, życie rodzinne, świat, w którym żyjemy i poruszamy się. Może jedyną na dzisiejsze czasy receptą jest, by znów mocno zakotwiczyć się w Bogu, by iść na całość w realizacji powołania, bo przecież wiem, komu zaufałem i nie dostał wstydu. I trzeba nam na nowo zaczerpnąć ze źródła Bożej mądrości, nie światowej. To znaczy każdego dnia zgiąć kolana przed Panem, któremu zaufałem w swojej młodości i pozostać Jemu wiernym. Bo jak powie papież Franciszek, nie nużyć się wiernością w powołaniu, a wtedy stanie się cudowną różą na pustyni, zadziwieniem na świat, bo takich świadków oczekuje świat czytelnych, wyrazistych, oddanych całkowicie Bogu. A wtedy spotkasz się z uznaniem, zachwytem i podziwem nawet spośród tego świata. Święty Jan Paweł II mówi, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła, jest oparciem dla Kościoła. Zamknięcie pewnego etapu, jaki jest złoty jubileusz, to być może stosowna chwila do pewnej i głębszej refleksji i uczynienia też rachunku sumienia. Przypomnę się słowa świętego Jana Ewangelisty, który księdza objawił w Apokalipsie, zapisał tak. Znam Twoje czyny i Twoją wytrwałość i to, że złych nie może znieść. Ty, Panie, znasz wytrwałość i związłeś wiele dla imienia mego, ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od tej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nagłeś się i pierwsze czyny podejmij i przestań się lękać.
miłość. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci winny życie. To słowa, które powinniśmy wszyscy odnieść, każdy do siebie samego. Drogie siostry, mija 50 lat naszej gorliwej posługi w tej cząstce Kościoła, Kościoła Chrystusowego. W tej cząstce, tej parafii Praspary Morzesławskiej, gdzie przez 50 lat wniosły się wiele dobra, które jak ziarno wrzucone w glebę zaowocowało dały powołań z tej parafii. Wspomnę jeszcze raz siostrę Marię Dębowską, siostrę Pana Jundę Witkowską, siostrę Elizę Olejny, siostrę Blankę Szymańską i siostrę Tajdę Pęczak, obecnie miłosiernie troszczącą się o wspólnotę domu zakonnego. I wiele innych gorliwych powołań dziś rozsianych po całym świecie: Ukraina, Brazylia, Ekwador, Stany Zjednoczone i od niedawna Kenia. To dar, ale i zobowiązanie do jeszcze gorliwszego dawania świadectwa. I wołanie: Panie, módl w serca młodych dziewcząt i poślij je, aby Twoja Ewangelia dotarła do najdalszych zakątków na całym świecie. I pozwólcie jeszcze, że nie byłoby zakonnych i kapłańskich powołań, gdyby nie rodziny Bogiem silne, które dla każdej z Was i nas kapłanów były pierwszym nowicjatem, pierwszym seminarium, z uznaniem i należnym szacunkiem, z wdzięcznością. Dzisiaj całuję matczyny ojcowskie, spracowane dłoni kochanych rodziców, którzy nie wahali się powierzyć wasz los Bogu w zgromadzeniu sióstr benedyktynej misjonarii. Dziś z wdzięcznością i pokorą prosimy, aby dobry Bóg nie skąpił wam, kochani rodzice, swoich matek, i wynagrodził swym błogosławieństwem, a zmarłych rodziców niech zaprosi na wieczną ucztę w swym królestwie. Drogie siostry, na przestrzeni tych 50 lat posługi w tej parafii zostawił się część swego zakonnego życia, wypełniając charyzmat zakonu, aby w spotkaniu do dziecku dojrzewającej, a zadumionej młodzieży, wśród rodziców zatroskanych o sprawę Bożą, każdej osobie samotnej, a poszukującej światła wiary, pomóc odnaleźć sens ich życia i nauczyć kochać Boga, a w nim każdego spotkanego człowieka. Dziś w poczuciu szczerej wdzięczności mówimy za wasz trud i poświęcenie Bogu. Niech będą dzięki. I wam po prostu dziękujemy. Boże, daj im zdrowie duszy i ciała. Utwierdź je w wierności w powołaniu i wzbudź kolejne gorliwe i święte powołanie, by na górze współczesnego świata kolejne zastępy sióstr chciały zdrowe działania Ewangelii, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony i niech tak się stanie. Amen. Łączności z Ojcem Świętym, całym światem chrześcijańskim, wyznajmy naszą świętą prawdę. Wierzę w jednego Boga, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi. Bóg z Boga, świat.
Najlepszemu Ojcu, któremu dobrze jest dziękować za niezliczone dobrodziejstwa, przedstawmy potrzeby naszej wspólnoty i świata. Powinna być wspólnotą, w której dziecko oraz miłość.
przynosimy również owoce, dar z
nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę. Przyjmij dary, które Ci składamy i pomóż naszą miłość ku Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Która za was i za wielu będzie dla nas.
Franciszka, naszego biskupa Wiesława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo jest do całej ludowej zrobiony. Wysłuchaj łaskawy modlitwy zgromadzone tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim oddanym Ojcze, zjednoczył ze sobą wszystkie Twoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, a jeden lecz na miarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą
miłosierny Boże, nieustrajające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi nam prawą drogę przez Chrystusa Pana naszego. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, bądź uwielbione za to życia i powołania zakonnego naszych sióstr. Serce Jezusa, życie zmartwychwstanie nasze, bądź uwielbiony w tych trzech sióstr, które już tutaj na ziemi były dla nas zapowiedzią chwały. Nie ma. Dziękujemy za modlitwę. Dla nas katechetów obecność sióstr w naszej parafii jest błogosławieństwem.
Niech Bóg obdarzy was łaskami potrzebnymi do wypełnienia zakonnego charyzmatu i nieustannie otacza was powiek. Szczęść Boże. Wiedziałaś na pewno, że musisz iść. Nic już nie było ważne. Poszłaś po jego śladu, bo tego chciał. Dziś już gdzieś tam lat mija od tamtej radosnej chwili, kiedy siostry benedyktynki i misjonarki zawitały do poradni i wezwali świętego Wojciecha Filomena. Już 50 lat na służbie Chrystusa i jego niepokalanej matki. Ich odtrąbę wciąż pod górę, naznaczona często krzyżem, troską, to jednak nie brakowało chwili radosnych i pełnych nadziei, bo przecież zawsze śladem Pana i w rękach różnej matki. Dziś, wspominając razem z Wami, drogie siostry, tamte lata, pragniemy Bogu wyśpiewać dziewczynę Petrę za waszą posługę wśród nas. Za to, że jesteście z różańcem wyłanym, uświętą twarzą, z dobrym słowem i miłością w sercu. Życzymy w imieniu wszystkich wspólnot działających przy parady, by dalsze lata życia upływały w zdrowiu i radości. I niech nie zabraknie na waszej drodze błogosławieństwa Bożego, światła Ducha Świętego, bliskości niepokalanej Matki oraz życzliwości dobrych ludzi. Niech wam Pan błogosławi. I niech pisze Kapitanka Bosa Święta Teresa od Jezusa. Najbliżej Boga, ale jest i siebie samego. Jest nie ten, kto ma wiele przeżyć zewnętrznych, lecz ten, który wykona wszystko, co zewnętrzne, aby dać się przeniknąć światło, które promieniuje z wewnątrz jego własnego serca. Ten zaś, kto doświadczył pierwszych promieni tego światła, wie, że nie mija ono bezlitośnie po oczach, lecz rozprzestrzenia się cicho i delikatnie, jak poranna mgła, która kładzie się miękkim płaszczem na zaspanej ziemi, by obudzić ją swoją cudowną świeżością. Życzymy wam, kochane siostry, na dalsze lata posługi w parafii przy odwyznaniu się do Ojca, by właśnie jak na mgłach, byście cicho i delikatnie rozprzestrzeniali dobro, miłość i świeżość na zastanie się. A my zawsze będziemy Waszym dzieckiem.
Czcigodny księże Pałacie Józefie, gospodarze tej parafii, czcigodny księże Pałacie Stanisławie, były gospodarze, drodzy kapłani, ukochane siostry, drogie rodziny naszych sióstr pochodzących z tego miasta i parafii, przyjaciele i dobroczyńcy konińskiej wspólnoty, drodzy uczestniczy tej liturgii świątyni i łączący się z nami za pośrednictwem mediów. W wyjątkowym czasie, kiedy Kościół przeżywa rok świętego Józefa i rok rodziny, a w naszym kraju szczególnie pochyla się nad tajemnicą Eucharystii, przeżywamy dziękczynienie Bogu i ludziom za 50 lat posługi sióstr benedyktynek misjonarek przy parafii świętego Wojciecha w Koninie. To wielka radość i łaska Pana, że mimo trwającej pandemii pozwolił nam dziś tak licznie spotkać się razem, by celebrować te wyjątkowe chwile złotej historii zapisanej przez kolejne pokolenia sióstr posługujących w Bożysławiu. Każdy jubileusz ma to do siebie, że skłania do refleksji i spojrzenia wstecz. Siostry benedyktynki misjonarki wyraźnie wpisały się w panoramę Koniny, już było wspomniane, jako miasta tworzonego i kreowanego, jako miasto bez Boga, co zauważamy w jego konstrukcjach, w architekturze, na przykład Kościoła Świętego Stefana. Siostry przybywając do Konina podejmowały dzieła apostolskie, które tak ślicznie przedstawiły dziewczynki, którym bardzo dziękujemy. Czyli troskę o religijne wychowanie dzieci i młodzieży, pracę katechetyczną, parafialną, kancelaryjną i zachrystiańską. Od ponad pół wieku przeszłej parafii. Siostry, zgodnie z zachętą świętego Benedykta przez modlitwę i pracę, starały się i starają, aby we wszystkich był Bóg uwielbiony. W pewnym sensie można stwierdzić, że owocem łaski Bożej i tej właśnie wielkości duchowej zakonodawcy jest też druga placówka konińska przy parafii świętego Maksymiliana. Złotą historią wspólnoty w Bożysławiu wpisuje się posługa ponad 70 sióstr, które zostawiły kawałek serca oraz towarzyszyły swoją modlitwą i postawą powołania pochodzącym z tej parafii, które dziś posługują w Polsce i poza jej granicami. Mamy nadzieję, że ofiarna praca sióstr i radość z faktu wkroczenia drogą Bożego powołania będzie nadal wydawać swoje owoce także w tym względzie. Ufamy, że w przyszłości kolejne dziewczęta z tej parafii usłyszą głos swojego powołania zakonnego i zechcą na nie pozytywnie odpowiedzieć. Serdecznie zachęcamy dziewczęta, aby podążały za Chrystusem w naszym szeregu. Szczególną więc życzliwością, wdzięcznością i modlitwą ogarniamy dziś siostry, które tutaj pracowały, które tutaj są obecne, które z nami się łączą, oraz siostry, które obecnie tworzą wspólnotę w Możesławiu. Siostrę przełożoną Aidę, siostrę Chryzostomę i siostrę Chryzantę. Niech umiłowany przez siostry nade wszystko Bóg każdego dnia błogosławi i obdarza obfitymi łaskami. Z wdzięcznym sercem pragniemy zwrócić się do rodzin naszych sióstr pochodzących z tej parafii i wszystkich parafian. Bóg zapłać za wasz wkład, przykład wiary, za dobroć i poświęcenie. Wielu z was aktywnie włączyło się i nadal udziela pomocy naszym siostrom, ofiarowując swój czas, talenty, dobra materialne, za co z całego serca dziękujemy. Niemała jest też liczba tych, którzy już odeszli do wieczności. Niech Bóg udzieli im łaski zbawienia. Na koniec ze słowami szczególnej wdzięczności jeszcze raz pragnę zwrócić się do obecnej na naszej jubileuszowej uroczystości kapłanów
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu prelatowi Stanisławowi za przewodniczenie tej liturgii, księdzu prelatowi Józefowi, proboszczowi parafii za wygłoszenie Słowa Bożego i wszystkim kapłanom niech Bóg wynagrodzi za nasz trud w służbie Bożej, a wszystkim tutaj zgromadzonym i łączącym się z nami za pośrednictwem mediów i z serca dziękuję za modlitwę i życzliwość. Niech nasz zakonodawca, święty Benedykt, patron Europy, pomoże nam wszystkich ochronić piękno i dobro złożone w nasze dłonie oraz uzdolni do owocnego posługiwania w naszych środowiskach przez gorącą modlitwę i ofiarną pracę, radości i pokoju. Ora et labora in laetitia pacis. Niech Bóg obdarza wszystkim swym błogosławieństwem. Szczęść Boże. Co te słowa do proboszcza krótkie. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie na tę Eucharystię, za wspólną modlitwę. Siostry przybyły z różnych zakątków Polski. Doceniamy to, że łączycie się razem z nami, by Bogu dziękować właśnie za ten etap życia w tej parafii, parafii świętego Wojciecha. I przy okazji też pozdrawiamy wszystkie siostry, które będą pragnęły być, ale już obowiązki, czy stan zdrowia nie pozwala. I też tak jak Pan Przeświętej pamiętają o tych siostrach, które już Pan zaprosił na ucztę tam do siebie. Ogłoszenie też posterskie. Trwamy w oktawie Bożego Ciała. Zapraszam do piątku włącznie na uroczyste Eucharystię o godzinie 18:00 połączone z procesjami Eucharystycznymi wokół świątyni. Tradycja jest, że uroczyście kończymy oktawę w czwartek mieszkolami i Eucharystią. Gorąco zapraszam asystentę, dziewczynki z Kancelarii Pana Jezusowi Kwiatki i wszystkich tych, którzy chcą oddać Jezusowi Chrystusowi. Piątej uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chcę włączyć się z całym Kościołem w Polsce i wraz z Episkopatem Polski oddać się pod opiekę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ten akt oddania będzie dokonany w piątek o godzinie 18:00 na Eucharystii. Jutro, 7 czerwca, nowo mianowany przez papieża Franciszka biskup Wrocławski Krzysztof Rytkowski, dotychczasowy biskup pomocniczy w Gnieźnie, kanonicznie obejmuje posługę pasterza diecezji wrocławskiej i odtąd w kanonie przy świętej wymieniać będzie imię nowego biskupa, imię Krzysztof. Uroczysty ingres do katedry wrocławskiej Matki Kościoła diecezji odbędzie się 19 czerwca o godzinie 11:00. Uroczysty będzie transmitowana przez telewizję Trwam i Radio Maryja. Osobą nowego biskupa wrocławskiego Krzysztofa polecamy naszym modlitwom. Wspólnota Świętego Zakonu Karmelitów Boskich przy naszej parafii zaprasza nie tylko tych, którzy przyjęli szkapelusz, ale wszystkich zainteresowanych duchowością karmelitańską na kolejne spotkanie za tydzień, w niedzielę 13 czerwca, o 13 rozpoczęcie spotkania w sali katechetycznej, o 15 w kościele adoracja Najświętszego Sakramentu, koronę Bożego Miłosierdzia, godzinki ku czci świętego Józefa i o 16 msza święta z udziałem Ojca Karmelity z możliwością przyjęcia szkapelusza. Po wymaganym przygotowaniu pan Łukasz Kowalski, katecheta, uczący w szkole podstawowej w Łańsiewie, nasz parafian, na mocy przepisu prawa kanonicznego został przez biskupa biskupa Dominika administratora apostolskiego ustanowiony nadzwyczajnym szafarzem kolumny świętej naszej parafii. Panu Łukaszowi gratuluję i życzę, by powierzoną misję Kościoła wypełnił godnie i usługowanie wiernych i Kościoła lokalnego. Następny niedzielę 13 czerwca pielęgnujemy tradycję modlitwy Duszy Świętej za Ojczyznę. Zapraszam przyszłą niedzielę po 10:00 msza intencji Ojczyzny. Szczególnie zapraszam niezależne samorządy, związki zawodowe, Solidarność, kopalnie węgla brunatnego.
pytania, tylko nikt idzie, a ten będziesz jak zawsze ciekawy artykuł. A teraz poproszę księdza Kowalta, by udzielił nam kapłańskiego Bożego błogosławieństwa, byśmy rozeszli się z nadzieją, że zasiądę ziarno wyda poprawną owoc. Pan z Wami. Thank you.